Izraelski myśliwiec bombardujący przeleciał na niskim pułapie nad Bejrutem, przełamując barierę dźwięku i powodując masową panikę. Także dzisiaj Cahal w precyzyjnym ataku dronowym odstrzelił jednego z głównych dowódców wojskowych Hezbollahu. Oba wydarzenia są zapewne związane ze sobą, sygnalizując natychmiastową gotowość do odpalenia frontalnej wojny w Libanie, po tym jak rozbite zostały już z grubsza regularne struktury militarne Hamasu w Gazie. Okazja wygląda na jedyną w swoim rodzaju. Zachodni wielki brat, który sprzeciwia się izraelskiej ofensywie w kraju cedrów, zajęty jest własnymi sprawami, niedyspozycją Bidena i dramatycznymi wyborami w Anglii i we Francji.